strasznie dużo błędów popełniliśmy w tym pierwszym meczu ligowym z Gdańskiem, gdzie mieliśmy 19 błędów technicznych plus dużo sytuacji nierzuconych sam na sam. I to na pewno do meczu jutrzejszego musi być coś poprawione i będzie poprawione. I wydaje mi się, że możemy zagrać lepiej. To już udowodnił turniej Kielce Cup, gdzie graliśmy z zespołami z najwyższej półki. Graliśmy jak z równym i nawet wygrywaliśmy. Jeżeli chodzi o zespół portugalski, to rzeczywiście mamy bardzo małe wiadomości, jeżeli chodzi o ten zespół. Jeżeli chodzi o zespół ze Słowacji, to graliśmy z nimi dwa razy wygraliśmy. No ale to wiadomo, przyjadą tutaj, na pewno nie będą chcieli się przed nami położyć i na pewno też będą chcieli odnieść zwycięstwo. Mam paru zawodników tylko, którzy są obyci z Ligą Mistrzów lub z europejskimi pucharami, ale na pewno większość zawodników grało w kadrze i to też jest jakieś na pewno obycie międzynarodowe i na pewno jakieś tam doświadczenie mamy, ale wydaje mi się, grając u siebie, naprawdę możemy wygrać z wieloma zespołami i z takimi, jak będziemy grali teraz, to na pewno te zespoły są w naszym zasięgu. Szczególność tej sytuacji, że stoimy naprawdę przed dużą szansą i to musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że ponad wszystko musisz, tylko zrobisz to, jeżeli tego chcesz i tego to świadomie, naprawdę szczerze chcesz, bo jak ktoś ci coś narzuca, to powoduje to, że jesteś gdzieś związany, stremowany. Myślę, że gramy u siebie i to jest na pewno ogromny nasz atut. Ta hala, myślę, że jutro, tu jest prośba do naszych kibiców, oczywiście wykorzystując okazję, jeżeli zapełniona, to jest niesamowita ta atmosfera i ci ludzie wierzą, myślę, i wiedzą już to, że są naprawdę naszym 8. zawodnikiem, a to będzie pomagało, bo to wpływa i na przeciwnika, i na sędziów.